entrances. Revolutions in thought and technology. Windows of opportunity. The world is open for business. And you have the key. Diners Club International. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Przewodzę, że poczułem się trochę dziwnie na początku, bo zostałem zaproszony tutaj jako delegat. Odebrano mi głos jako delegata. Mandat dopuszczono do głosu, za to dziękuję. Szkoda, że poświęcamy tak dużo czasu na sprawy typowo proceduralne, formalne, a nie na temat rozwoju golfa. Z mojego punktu widzenia, ludzi, których reprezentuję, jest propozycją nie idącą do przodu wraz z rozwojem gospodarczym naszego kraju, tylko jest trochę hamujący rozwój. Ja bym proponował, żeby uznać to, co zarząd golfa w pierwszym punkcie powiedział, że mogą być również spółki akcyjne, załoga inne podmioty gospodarcze, a przedyskutować tylko, czy mają prawo wybierania władz. To jest tylko klucz. Bo jak wszyscy wiemy, o co chodzi, chodzi o Golf 24, który w przyszłym roku może prowadzić dużo delegatów. A myślę, że pozostawienie członków jako spółek akcyjnych, spółek z podmiotów gospodarczych prowadzonych w Polskim Związku Golfa daje możliwość rozwoju Polskiego Związku Golfa i całej inicjatywy rozwoju golfa w Polsce. Jeżeli chcecie przejmować władzę, chcecie decydować, jakie są, to decydujcie, ale nie ograniczajcie możliwości rozwoju i funkcjonowania w golfie spółek w Polskim Związku Golfa. To wszystko, dziękuję. Bardzo chętnie zapraszamy do współpracy, do wypracowywania wspólnych projektów, do wszelkich działań. Jedyna różnica jest taka, że chcemy, żeby członkiem zwyczajnym były stowarzyszenia. Z tych powodów, o których ja mówiłem, o których wcześniej mówił Janusz, bo na tym nasze kilkunastoletnie doświadczenia polegają i nasza praca. Jest bardzo wiele form, gdzie można rozwijać golf w różnej postaci. Są stowarzyszenia właścicieli pól golfowych, które niebawem w Polsce też się pokażą. I jest bardzo wiele obszarów. Jest to pewna dosyć czysta forma, którą planujemy wzorem innych stowarzyszeń w innych krajach prowadzić, żeby członkami zwyczajnymi były kluby sportowe działające na zasadzie stowarzyszenia. Dziękuję. Janusz Godnia, Royal Krakow Golf & Country. Akurat jestem członkiem stowarzyszenia, aczkolwiek miałem w swojej historii szereg spółek i nie rozumiem, dlaczego w ogóle chcecie w jakiś sposób to ograniczać. Przecież ja tworzyłem kilka stowarzyszeń, wiem, że jakie mają słabości stowarzyszenia. I dlatego, jeżeli tylko jest możliwość rozwoju poprzez jakieś inne formy, czy spółki z o.o., czy spółki akcyjne, to wtedy widocznie ci ludzie, widocznie ktoś sensownie to przemyślał w ministerstwie, czy też wokół ministra, żeby w ten sposób nastąpił pewien rozwój w różnych kategoriach sportów, różnych sportów, nie tylko golfie, prawda? Ale chodzi o to, że ja bym tu nic nie ograniczał, uważam, że trzeba po prostu dawać możliwości działania ludziom również poprzez inne formy. Dopiero kiedy się pojawią jakieś wypaczenia za kilka lat, to wtedy można na kolejnym ważnym coś ograniczać. A w tej chwili zastanawianie się, jak będą wyglądać wybory w spółce z o.o., wydaje mi się, jest absurdem i stratą czasu po prostu. My powinniśmy przyjąć zasadę, żeby jak najszersza była reprezentacja, czy to będą stowarzyszenia, czy nie stowarzyszenia. Można by godzinami na ten temat mówić, jak działają stowarzyszenia, że ludzie nie mają czasu, że to, że tamto, prawda, jak tutaj przyjeżdżają, dlaczego wysyłają gości i dają im jakieś upoważnienia, prawda. To są też minusy tej sprawy. Weźmy się i rozszerzajmy właśnie w tym kierunku, jakim tutaj akurat minister sugerował. Dziękuję. Kazimierz Zadrożny, Toja Golf Club. Chciałbym dodać też do tego bigosu swoje dwa słowa. Nawet tutaj pewnie wśród delegatów znajdują się ludzie, którzy są w stowarzyszeniu, są w zarządzie stowarzyszenia i są właścicielem czegoś tam związanego z golfem. Więc tego się rozdzielić nie da. Ważna jest pasja. Wszystkie siły, które zdoła się zebrać. I dlatego każda inicjatywa, moim zdaniem, jest dobra. Tyle.
Proszę Państwa, więc jakby nie odnosząc się już, bo to już nie ma sensu, swoje zdanie na ten temat, chciałem tylko powiedzieć jedną taką uwagę z boku, już nie jako przewodniczący zebrania, tylko jako prezes, że symptomatyczne jest to, że najbardziej protestują przeciwko przyjęciu do Związku Golfa form prawnych innych niż stowarzyszenia, ci, którzy w swoim podstawowym wcieleniu właśnie zajmują się, jak to się mówi, prowadzeniem spółek o celach zarobkowych. Ale to oczywiście taka uwaga, więc... Parlament Zgromadzenie Delegatów postanawia odrzucić w całości projekt statutu zgłoszony przez Zarząd PZG. Golf to wyzwanie wymagające skupienia, samozaparcia w pokonywaniu przeszkód. Golf wzbudza emocje, uczy pokory, ale też daje wiele radości, umacnia przyjaźnie, jest elegancki i relaksujący. Golf to piękne miejsca na całym świecie. I właśnie o tym piszemy już od 10 lat. Golf. Twój sposób na życie. To jest pierwszy wniosek. I drugi punkt. Dokonać zmian, ale to nie będziemy tego łączyć. To jest pierwszy zgłoszony jako najdalej. No dobrze, skoro wszyscy słyszeli, jaki jest wniosek, proszę zarządzić głosowanie. Proszę o tych wszystkich, którzy są za tym, żeby odrzucić całości wniosek proponowany przez zarząd. Prosimy o głos. Komisja skrutacyjna. Kto z Państwa jest przeciwny temu wnioskowi? 2, 3, 4, 6. I wreszcie kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4. Radę tu jest 29 głosów oddanych. Z tego 19 za, 6 przeciw i 4 wstrzymujących. Czyli tym samym propozycja zarządu zostaje w całości odrzucona i rozumiem, że przechodzimy do kolejnego punktu, tak? Proszę komisję o przedstawienie wniosku. Golf. Twój sposób na życie.